Witajcie na moim kanale, Sebastian Wojtysiak, Tlenian Tlenu. Wracam po dłuższej przerwie. Nowy pomysł. Nowy pomysł, seria będzie się nazywać Skąd wiadomo, że? I przed Wami pierwszy film, trochę inna konwencja. Będę pokazywał film animowany, oparty na prezentacji i opowiadał o czymś związanym z fizyką lub z chemią, ale tak głębiej. Chodzi o to, skąd my jako naukowcy o czymś wiemy. Pierwszy temat. Uwaga, uwaga. Skąd wiadomo, że świat jest zbudowany z atomów? Wydawało mi się, że to będzie temat ambitny, ale nie będzie tutaj bardzo dużo treści. Okazało się jednak, że no, jak zgłębiłem sprawę, no to rzeczywiście jest o czym mówić. Także mam nadzieję, że wyruszycie ze mną w tę podróż. Mam nadzieję też, że nie będzie zbyt skomplikowany. W opisie pod filmem znajdziecie odsyłacze do źródeł wiedzy oraz grafik, z których korzystałem. Gorąco zachęcam, zwłaszcza do postudiowania źródeł wiedzy, gdyż ten film mógłby spokojnie trwać 5 razy dłużej, gdybym na każdym elemencie zatrzymał się i omówił go bardziej szczegółowo, no ale wtedy też mam wrażenie, byłby strawny dla węższego grona odbiorców. Po lewej widzimy Richarda Feynmana, amerykańskiego fizyka, znanego z barwnej biografii, serii popularnych podręczników akademickich i odkryć na polu m.in. elektrodynamiki kwantowej, której był jednym z twórców. Feynman do końca życia utrzymywał, że z nagrody dla najlepszego dydaktyka w USA był bardziej dumny niż z nagrody Nobla. Jego pełne twórczej energii życie miały przypieczętować wypowiedziane w 1988 roku na łożu śmierci słowa: nie chciałbym po raz drugi umierać. To takie nudne. Tutaj jednak chciałbym odwołać się do innych, słynniejszych słów wielkiego dwudziestowiecznego fizyka. Podczas wykładu wygłoszonego w 1963 roku, uznawanego dziś za preludium do nowej dziedziny nauki i techniki zwanej nanotechnologią, Feynman wygłosił pewne bardzo ważne zdanie. Jeśli mielibyśmy zostawić potomnym jedno zdanie, jedną tylko myśl na temat fizyki, a nawet na temat całych naszych dokonań naukowych jako ludzkości. Gdyby nasza cywilizacja miała upaść i moglibyśmy zostawić tylko jedno zdanie, to zdanie to, w opinii Feynmana, brzmiałoby: świat jest zbudowany z atomów, które przyciągają się, gdy są blisko siebie, ale gdy za bardzo się zbliżą, zaczynają się oddalać. Tę myśl oddaje mniej więcej wykres po prawej. Między innymi dlatego atomy są bardzo ważne i wielu fizyków uważa, że wiedza na temat atomów jest kluczowa do zrozumienia świata, w którym żyjemy. No ale właśnie, skąd my ją mamy? Początki to były koncepcje filozoficzne. To jeszcze nie była nauka sensu stricte, to jeszcze nie były badania, które popierały wyjaśnienie czegoś. Najpierw był Leukipos, a przynajmniej o nim wiemy. Leucyp albo Leukipos, on pierwszy mówił o tym, że świat jest zbudowany z atomów. To była koncepcja przeciwstawiana pomysłowi, że nie, materia jest ciągła, to znaczy możemy ją pokroić nożem na pół i na pół i na pół i na pół i tak w nieskończoność. On jednak twierdził, że nie. To są atomy, one są malutkimi figurami geometrycznymi, których nie da się już dalej podzielić i świat jest zbudowany z różnych pierwiastków, które reprezentują te atomy. No i popierał to Demokryt z Abdery, który potem rozbudował te teorie i właściwie to głównie o jego teorii, czy właśnie koncepcji słyszeliśmy więcej. Natomiast no, odeszło to na wiele stuleci w niepamięć, ponieważ Arystoteles, który był wielkim autorytetem przez lata średniowiecza, uważał, że materia jest ciągła i nauczana tak, jak uczył Arystoteles. Dopiero wiek XVI, czy właściwie przełom XVI-XVII wieku, Galileusz, to był początek fizyki, jaką znamy, czyli fizyki, w której teoria oparta na matematyce i badania doświadczalne skonstruowane w taki sposób, żeby dało się zweryfikować teoretycznie, żeby odpowiadały na pewne pytania, to był ten kierunek. I dopiero wtedy właśnie można było mówić o atomach w naszym rozumieniu, ale nie od razu. Był rok 1738, kiedy Daniel Bernoulli, tutaj widziany, zaproponował swoją teorię kinetyczną. Napisał wtedy dzieło pod tytułem Hydrodynamika. I w tym dziele pisał o cieczach, o gazach i między innymi zaproponował, że gazy są zbudowane z atomów i te atomy są w pewnych odległościach od siebie, zderzają się ze sobą, odbijają się, no tak jak
Pewnie każdy z moich słuchaczy, albo prawie każdy, uczył się o tym w szkole. To właśnie był jego pomysł. Potem rozbudowany w połowie XIX wieku, przede wszystkim przez Clausiusa i przez Clerka Maxwella. Oni dwaj dołożyli do tego więcej informacji, już tutaj nie będę wchodził w szczegóły. To jest taki przykład rysunku, który pokazuje właśnie, że mamy atomy w gazie, które się ze sobą zderzają, a tutaj animacja, troszkę inna wersja tego samego. No i to był jakiś pomysł na to, że są atomy. Natomiast ten pomysł nie był wystarczający, o tym jeszcze powiem troszkę. No i właśnie, ważna postać, chociaż w tej chwili uważam, że nie najważniejsza, to John Dalton. 1803 rok. Wtedy przedstawia po raz pierwszy twój pomysł. Według niektórych w 1804, no ale ten wcześniejszy rok można by wskazywać jako ten właściwy. Daltona mamy tutaj po prawej, natomiast wcześniej mamy Roberta Boyla, który zaproponował jako pierwszy, że w ogóle materia jest zbudowana z pierwiastków, czy raczej jako pierwszy według definicji, którą teraz znamy. I takiej definicji, że pierwiastki są jakieś substancje, które już nie da się podzielić na prostsze. I rzeczywiście uważał, że one są zbudowane z atomów, ale no nie miał na to żadnych argumentów doświadczalnych ani jakiejś mocnej teorii. Również Isaac Newton popierał teorię atomistyczną. Tak też wyobrażał sobie, że świat jest zbudowany z atomów. No ale właśnie dopiero Dalton zapostulował to w taki sposób, że spowodowało to pewnego rodzaju rewolucję. Dalton ogłosił swoje wyniki i były one zgodne z tym, co zrobił Gay-Lussac, który na podstawie swoich doświadczeń doszedł do tego, że gazy reagują ze sobą w pewnych proporcjach objętościowych, równych niewielkim liczbom całkowitym. Dalton to samo mówił o masach. Z kolei Amadeo Avogadro wprowadził swoje słynne prawo mówiące o tym, że te same liczby atomów czy cząsteczek, jak się teraz mówi, te same liczby drobin gazów zajmują te same objętości w tych samych warunkach, chociaż on osobiście nie wierzył w atomy jako takie, on raczej uważał to za koncepcję, mówił o tak zwanych atomach. Ważne też były prace Antoine Lavoisiera, który żył w XVIII wieku i zginął, niestety, jako ofiara Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Legenda głosi, że gdy poznał swój wyrok śmierci, poprosił jedynie o odroczenie go o miesiąc, by mógł dokończyć prowadzony właśnie eksperyment. Usłyszał jednak w odpowiedzi od jednego z ojców rewolucji, że rewolucja nie potrzebuje naukowców. Lavoisier odkrył prawo zachowania masy i to prawo zachowania masy było też pewną podstawą dla koncepcji Daltona, no bo w sumie to wiedziano, że są substancje chemiczne, że one reagują ze sobą w pewnych proporcjach. To właśnie między innymi Dalton badał i później też Gay-Lussac to ogłaszał. To były mniej więcej te same lata, tak? Gay-Lussac ogłosił swoje prawo gdzieś w 1808 czy 9. Także to się wszystko gdzieś tam zbiegało w czasie. No i właśnie, wiedzieliśmy, że prawo zachowania masy jest spełnione, znaczy masa substratu jest równa masie produktów. Wiedzieliśmy od Prusta, którego tutaj nie pokazałem, że skład związków chemicznych jest stały. No i Dalton to wszystko połączył, też również na podstawie swoich własnych badań. Połączył to w jedną całość, mówiąc o atomach. Tak? Tutaj jeszcze parę informacji o Daltonie właśnie, o tym, co wiedział, o tym, co badał. Już tutaj nad tym wszystkim nie będę się zatrzymywał, no bo w moich poszukiwaniach literaturowych do tego filmu, no odkryłem, że to wcale nie Dalton był najważniejszą postacią. Dalton tutaj stworzył teorię. Ta teoria była ważna, ona została uznana przez chemików i przez część fizyków, ale to wcale nie był taki ostateczny moment. Koncepcja Daltona była bardzo dobra, została przez wielu później wykorzystana. Ta koncepcja składała się z kilku postulatów. Ja tutaj je wymienię i odniosę się też do nich wedle dzisiejszej wiedzy. Po pierwsze, cała materia jest zbudowana z atomów. No już w tej chwili wiemy, że nie cała, ponieważ są różnego rodzaju cząstki elementarne, które sobie swobodnie latają, na przykład jako promienie kosmiczne, różnego rodzaju miony, neutrina i tak dalej, co nie zmienia faktu, że taka materia, którą znamy na co dzień, najczęściej jest zbudowana z atomów albo drobin bardzo podobnych do atomów typu jon. Po drugie, atomy nie powstają ani nie ulegają zniszczeniu. To też w większości sytuacji, które spotykamy na co dzień, jest prawdą. Dopiero kiedy dochodzi do reakcji jądrowych, które wymagają bardzo dużych energii, no to mamy sytuację troszkę inną. Po trzecie, wszystkie atomy tego samego pierwiastka są identyczne. No i znowu, pewnie większość z Was wie z lekcji chemii z siódmej klasy, czy pierwszej lub drugiej gimnazjum, że
No, jest to prawda, o ile nie weźmiemy pod uwagę neutronów. Czyli co do protonów i elektronów jest to prawda, natomiast atomy tego samego pierwiastka mogą różnić się liczbą neutronów, są wtedy izotopami, natomiast ma to niewielki wpływ na ich właściwości chemiczne. Więc tutaj Dalton był bliski prawdy i no, ta koncepcja była znakomita i na pewno jest dobrym punktem wyjścia na początku, kiedy się mówi o chemii. Kolejna sprawa, każdy pierwiastek ma właściwy sobie typ atomów. No to jest prawda, tak? No, każdy atom jest jednoznacznie przyporządkowany do danego pierwiastka. No i dla każdego pierwiastka mamy kilka, chyba nie zdarza się więcej niż 10 izotopów, czyli różnych typów atomów, które różnią się tylko właśnie liczbą neutronów. No i co mamy dalej? Mamy powiedziane o tym, kiedy mówimy o reakcjach chemicznych. Wedle dzisiejszego języka powiedzielibyśmy, że reakcje chemiczne mają miejsce wtedy, kiedy zmienia się jakoś układ wiązań. No i to był też znakomity pomysł, który potem pomógł lepiej zrozumieć chemię, przewidywać różne rzeczy. No i wreszcie, jak są zbudowane związki chemiczne? No i rzeczywiście tak się do dziś o tym uczymy, że związki chemiczne są zbudowane z cząsteczek. Jeszcze Dalton nie używał słowa cząsteczka, czy molekuła, może to jest trochę lepsze słowo, bo jest bardziej międzynarodowe. Ale już niedługo się ta idea pojawiła, właśnie za sprawą Daltona. No i właśnie, wydawało się, że wszystko jest fajnie. Jest połowa XIX wieku, chemicy używają do różnych celów swoich atomów. W fizyce też się mówi o atomach za sprawą teorii kinetycznej. No i też atomy są bardzo ważne dla Ludwiga Boltzmana, twórcy termodynamiki statystycznej, który do teorii kinetycznej dołożył pewne ważne założenie na temat entropii. Entropia to jest trudne pojęcie, to jest miara nieporządku energetycznego. Mówiąc w wielkim skrócie, no bo to jest temat nawet jak na szkołę średnią trudny, a ja tutaj mówię, mając nadzieję, że dotrę między innymi do moich uczniów, czyli do uczniów szkoły podstawowej, czy ich rówieśników. No tutaj Boltzmann mówił o tym, że o pewnej statystyce, o pewnym użyciu matematyki do opisu świata, korzystając z takiego założenia, że różnego rodzaju makrostany są reprezentowane przez mikrostany, czyli jakiś stan układu składającego się z wielu atomów czy cząsteczek może być skonstruowany na różne sposoby i im więcej z tych sposobów, tym większa jest entropia, czyli taka miara nieuporządkowania układu, a ona ma znaczenie, jeżeli chodzi o kierunek zachodzenia procesów. Chodzi na przykład o takie rzeczy, że jesteśmy w stanie łatwo rozpoznać, czy film jest puszczony do przodu, czy do tyłu, kiedy dzieją się rzeczy mniej lub bardziej prawdopodobne tego typu, że kropelka wody się rozpryśnie na kawałki, albo waza upadnie i pęknie. Tak, są takie zjawiska właśnie, w których rośnie nieporządek, chociaż mówię, to jest bardzo nieformalne, tak jak teraz mówię, i możemy po tych zjawiskach poznać, w którą stronę płynął czas. No i właśnie na tej podstawie Boltzmann i inni tworzyli termodynamikę statystyczną, która pozwalała tłumaczyć zjawiska makroskopowe przez mikroskopowe na poziomie właśnie termodynamiki, czyli wiedzy o cieple, ciśnienie, temperatura, tego typu rzeczy. Tam ważnym założeniem już wcześniej, już od czasu Bernoulliego było to, że energia kinetyczna, czyli energia ruchu cząsteczek jest proporcjonalna do temperatury. No i wszystko byłoby fajnie, tylko że pojawiły się problemy filozoficzne. Tutaj po prawej widzimy pana Ernsta Macha i pana Wilhelma Ostwalda. No i oni dwaj bardzo mocno postulowali, że no nie, nie musimy mówić o atomach, że atomy to jest tylko jakaś tam koncepcja, która się nie da sprawdzić, a mówmy tylko o rzeczach, które da się zmierzyć eksperymentalnie, czyli na przykład o energii. W związku z czym w pewnym momencie teoria atomistyczna w fizyce zaczęła tak jakby odchodzić do lamusa. Boltzmann sam był przerażony tym, i w swoim ostatnim podręczniku pisał o tym, że tworzy go po to, żeby zachować dla potomnych termodynamikę statystyczną, bo zaczyna podejrzewać, że ona zostanie z fizyki wyparta, że inny sposób tłumaczenia będzie uważany przez fizyków za wystarczający. Pisze tutaj w tytule o tragicznej niecierpliwości Boltzmanna, ponieważ Boltzmann nie doczekał się wyjaśnień ani doświadczalnych teorii atomistycznej, o których za chwilę, ani mechaniki kwantowej, która jeszcze lepiej tłumaczyła ten świat i jakby łączyła te wszystkie klocki, o których teraz mówiłem. Boltzmann zginął niestety śmiercią samobójczą na początku XX wieku, chociaż przypisywanie jej temu, że jego teoria stała się mało popularna, jest chyba niesprawiedliwe, dlatego że takie sytuacje jak odbieranie sobie życia, jak depresje, a podejrzewa się, że Boltzmann mógł cierpieć na chorobę afektywno-dwubiegunową,
tutaj są to zawsze kwestie bardzo skomplikowane i delikatne, więc nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Niemniej jednak, jak mówię, Boltzmann nie dożył ugruntowania jego teorii i powrotu jej jako ważnej, w tej chwili fundamentalnej dla fizyki. Tymczasem, tutaj widzimy taki rysunek, który może odwracać Waszą uwagę, tak zwane ruchy Browna. Opisane po raz pierwszy, dokładniej, gdzieś około 1830 roku przez botanika Browna, który obserwował pod mikroskopem, jak pyłki kwiatowe, ziarenka kurzu w cieczy poruszają się ruchem chaotycznym. No i to była taka koncepcja, znaczy może nie koncepcja, tylko to było takie doświadczenie, które wielu próbowało opisywać używając koncepcji atomów, czyli mówiąc o tym, że w cieczy są drgające cząsteczki i od tych drgających cząsteczek dużo większe cząstki jakiegoś pyłku czy kurzu odbijają się, no i odbijają się, poruszają się potem ruchem chaotycznym. Tylko że nie było do tego dobrego opisu teoretycznego. Dlaczego te ruchy Browna są ważne? No bo na początku XX wieku była szansa na to, że uda się je zaobserwować eksperymentalnie w taki sposób, żeby połączyć teorię i doświadczenie. Ale zacznijmy od teorii. Jeśli chodzi o teorię, to tutaj pojawiają się cztery nazwiska. Mało znane nazwisko Williama Sutherlanda tutaj z lewej, bardzo znane Alberta Einsteina w kontekście trzech wielkich prac, które stworzył w 1905 roku, i to właśnie ta na temat ruchów Browna jest najczęściej cytowaną. Ani nie ta o szczególnej teorii względności, ani nie ta o efekcie fotoelektrycznym, za którą dostał Nagrodę Nobla, tylko właśnie ta o ruchu Browna. I po prawej mamy Polaka Mariana Smoluchowskiego, którego podejście teoretyczne było troszkę inne niż Einsteina. I za chwilkę sobie o tym wszystkim opowiem. Z pewnych powodów Einstein jest tutaj najbardziej znany, Sutherland najmniej. Jeszcze warto wspomnieć postać Paula Langevin, który też miał swój wkład do teoretycznego wyjaśnienia ruchu Browna, ponieważ wprawdzie jego wyprowadzenie było późniejsze niż Einsteina i Smoluchowskiego, także Sutherlanda, tak? Późniejsze niż to, co zrobili ci trzej, ale wedle wielu prostsze, bardziej takie podstawowe. Jak to było z tymi ruchami Browna? Tak w wielkim skrócie, bez szczegółów wyprowadzeń matematycznych, kto będzie chciał, poszuka, załączam do filmu różnego rodzaju źródła, więc tam będzie można znaleźć informacji dowoli takich szczegółowych. Ja tutaj nie będę się w to wgłębiał, bo chciałbym, żeby film był w miarę uniwersalny, żeby docierał również do tych, którzy znają mniej matematyki niż studenci fizyki. Pierwszy pomysł, i tutaj on był wspólny dla wszystkich, to był pomysł taki, że mamy równowagę dwóch sił. Kiedy jakaś cząstka, jakaś granulka porusza się w cieczy, to mamy równowagę dwóch sił. Z jednej strony siły oporu, to na nią jest równanie Stokesa dla cząstek poruszających się, czy dla kuli poruszających się w jakimś ośrodku materialnym, stawiającym pewien opór przy pewnej lepkości. To jest właśnie jedna siła. Natomiast druga siła, no to tutaj już było różnie. I jeśli chodzi o Einsteina i Sutherlanda, to oni tutaj proponowali, żeby ta siła wynikała z teorii kinetycznej, to znaczy, żeby ona wynikała z równania stanu gazu. To jest takie równanie, które wiąże ze sobą ciśnienie, objętość i temperaturę, które mówi o tym, że właśnie iloczyn ciśnienia i objętości podzielony przez temperaturę jest wielkością stałą dla gazu. I tę obserwację doświadczalną, to równanie stanu gazu, które jest połączeniem trzech praw odkrywanych niezależnie. Już tutaj nie będę o tym dokładnie opowiadał, bo to jest znowu długi temat na inne miejsce. To równanie można wyprowadzić z takiego pomysłu właśnie, że mamy atomy i te atomy odbijają się od ścianek i mamy jakiś pojemnik sześcienny, one się odbijają, przekazują pęd, to znaczy odbijając się wywierają pewną siłę, ta siła powoduje ciśnienie. Jeśli tylko przyjmiemy, że jest pewna proporcjonalność pomiędzy temperaturą a średnią energią kinetyczną, no to dostajemy określone równanie. No i z tych równań, myśląc o tym, że mamy jakąś warstwę gazu, przez którą przedostają się
cząsteczki gazu czy cieczy, bo w tym momencie można to spokojnie uogólnić, no to dostaliśmy tutaj pewnego rodzaju równanie. No i fragment tego równania pojawi się później, ale tylko na chwilkę, bo nie chcę straszyć wzora. Kolejnym punktem tutaj pomysłu było porównanie ze współczynnikiem dyfuzji, czyli pewnym takim parametrem charakteryzującym ruch w cieczach czy w gazach. I znowu, nie będę wchodził w szczegóły, czym on jest, ale to był dobry kierunek do tego, żeby stworzyć równanie, które będzie można sprawdzić doświadczeniem. No i co zrobił Sutherland i co zrobił Einstein? Dlaczego właśnie to wynik Einsteina stał się tak sławny, a nie Sutherlanda? Weźmy pod uwagę, że Einstein wtedy jeszcze nie był bardzo znany, bo wszystko, z czego zasłynął, zostało zrobione, czy nie wszystko, ale właśnie, tak jak mówię, trzy wielkie prace zostały opublikowane w jednym roku i to było też związane z czasem, kiedy bronił swojego doktoratu, także to nie było tak, że budował to na swojej sławie. Później może rzeczywiście te ruchy Browna się bardziej kojarzyło z Einsteinem. No ale w każdym razie, Sutherland był tak naprawdę pierwszy. On w 1904 ogłosił swoje wyniki. Ogłosił je w Australii na konferencji, tam gdzie żył i pracował. Tylko właśnie, co to był Sutherland? Sutherland oszacował na podstawie swoich wyników, jaką masę cząsteczkową ma albumina. Dokładną masę cząsteczkową. I to był bardzo ważny wynik. Niemniej jednak po prostu ten wynik w tym sensie nie spotkał się z uznaniem, że Einstein zrobił coś innego. Mianowicie Einstein powiedział, że jego równanie pozwoli sprawdzić hipotezę atomistyczną, to znaczy wyznaczyć tak zwaną stałą Avogadro. Stałą, która tak została tak naprawdę nazwana później przez Perrina, który będzie naszym głównym bohaterem, i o którym za chwilę. Stałą, która mówi o tym, ile mamy cząsteczek czy drobin w molu, w pewnej takiej porcji, którą wymyślili sobie fizycy i chemicy, nie znając jeszcze rozmiarów atomów. Oni tak naprawdę używali najpierw grama równoważnika, potem z tego skonstruowano mole, ale to jest pewnego rodzaju detal. Ustalenie tego, jak mały jest atom czy cząsteczka, wiązało się z tą stałą. Właśnie. Z tym, żeby tę stałą wyznaczyć i zobaczyć, czy to doświadczenie jest jakoś zgodne z teorią. Smoluchowski podszedł do sprawy troszkę inaczej. To znaczy, o ile Einstein w swoich równaniach korzystał z termodynamiki statystycznej, czyli z osiągnięć Boltzmana i zaprząg do tego bardziej skomplikowaną matematykę, to Smoluchowski skorzystał z takiego pojęcia jak nadwyżka. To znaczy założył sobie, że jeśli mamy takie właśnie granulki poruszające się w cieczy, to one są uderzane przez cząsteczki cieczy. I niektórzy mówili, że pomysł jest bez sensu, no bo jak te cząsteczki uderzają ze wszystkich stron, no to te granulki nie powinny się ruszać z tego powodu, ale Smoluchowski powiedział, że zaraz hola. O tym trzeba pomyśleć, używając prawdopodobieństwa. Tak jak mamy gracza w kasynie, dajmy na to, no to nie jest tak, że nigdy nie wygrywa, albo że stawki i wyniki są w granicach zera bardzo często. Nie, no właśnie o to chodzi, że czasami dochodzi do dużych zwycięstw, a czasami do dużych porażek i dzięki temu kasyna funkcjonują. A skąd to się bierze? No to z pewnego rodzaju matematyki, której też tutaj dokładnie nie przedstawię, odsyłam do swoich źródeł, no ale pomysł jest taki, że jeśli mamy k zdarzeń sprzyjających zwycięstwu, a mamy prawdopodobieństwo zwycięstwa jedna druga porażka, no to można, używając tak zwanego rozkładu Bernoulliego, określić, jak często będzie k sytuacji sprzyjających, a n minus k niesprzyjających, czyli jak często, powiedzmy, o k więcej będzie, nie, może nie o k, ale o ileś tam więcej będzie sytuacji zwycięskich niż przegranych. No i jak to wyprowadzenie się przeanalizuje dobrze matematycznie, to wychodzi na to, że jeżeli mamy bardzo, bardzo dużo takich zdarzeń, to średnia wartość takiej nadwyżki jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z liczby tych zdarzeń. Co to w praktyce oznaczało w rozumowaniu Smoluchowskiego o tej granulce uderzanej przez cząsteczki cieczy? Że gdyby ograniczyć się do jednego wymiaru i wziąć pod uwagę, że są zderzenia z lewej i z prawej, tak, i biorąc pod uwagę, że tych zderzeń jest aż 10 do potęgi 20 na sekundę, to wynika z tego, jak szybko drgają cząsteczki i z tego, jak duża jest taka typowa granulka, która ma rozmiary rzędu mikrometrów. No i z takiego oszacowania wychodziło, że okej, 10 do potęgi 20 zderzeń na sekundę, to oznacza, że nawet jeśli są zderzenia i z prawej, i z lewej, to średnio rzecz biorąc będzie 10 do potęgi 10
o tyle będzie więcej zderzeń z lewej niż z prawej, ze względu właśnie na tę losowość. Na to, że tu jest więcej. To nie chodzi o to, że zawsze z lewej będzie więcej, tylko czasem z prawej będzie więcej 10 do 10, czasem z lewej 10 do 10, ale chodzi o to, że to jest właśnie typowy średni wynik, że będzie nadwyżka jakaś z której strony i dlatego właśnie w rozmowaniu Smoluchowskiego takie drobne cząstki w pewnym momencie rozpędzały się przez uderzenia tych cząsteczek cieczy dookoła, potem hamowały do zatrzymywania i znowu. I to powodowało pewnego rodzaju ruch, który możemy nazwać błądzeniem losowym i który widzieliśmy właśnie przed chwilą na animacji. No i pokazuję tutaj równanie na chwilę. Ono jest bardzo ważne tutaj, jeśli chodzi o nasze rozważania. I to jest równanie zwanym równaniem Einsteina albo równaniem Einsteina-Smoluchowskiego. Mówi ono, że średni kwadrat przemieszczenia takiej cząstki jest proporcjonalny do czasu. Czyli taka cząstka się coraz bardziej oddala w pewien jasny matematyczny sposób. To jest pewna średnia, dlatego że to jest ruch losowy, tak zwane błądzenie losowe. I ważne jest to, że tutaj w tej średniej mamy pewien współczynnik proporcjonalności, w którym mamy stałą gazową, która była wtedy znana. To jest współczynnik proporcjonalności zrównania stanu gazu, czyli pomiędzy ciśnieniem, objętością i temperaturą w sytuacji, w której mamy 1 mol gazu. Mamy temperaturę, którą można było wyznaczyć. Pi no to jest stała matematyczna. Mi tutaj użyłem na lepkość. Lepkość to też jest wyznaczalna doświadczalnie wielkość fizyczna, pewna właściwość, na której też nie będę teraz zatrzymywał. A to jest tutaj rozmiar granulki, która porusza się w cieczy. I Na to jest właśnie osławiona liczba Avogadry. Ta, którą tutaj chcielibyśmy wyznaczyć i to byłby kierunek ku temu, żeby potwierdzić hipotezę atomistyczną. Wtedy, kiedy udałoby się jakoś doświadczalnie wyznaczyć tę stałą Avogadrę, udałoby się ją na różne sposoby wyznaczyć, w istotnie różnych doświadczeniach bazujących na teoriach opartych na atomach, to wtedy mielibyśmy bardzo ważny argument, właściwie argument nie do zbicia za tym, że są atomy. I to zrobił właśnie, proszę Państwa, Jean-Baptiste Perrin. To był francuski fizyk, który miał świetną wyobraźnię, jeśli chodzi o podejście teoretyczne i genialny umysł, jeśli chodzi o skonstruowanie eksperymentów i też cierpliwość, której doświadczalnik wymaga. Perrin przedstawił swoje rozumowanie w wykładzie noblowskim z 1926 roku. W tym swoim wykładzie noblowskim mówił o tym, że właściwie już rozpuszczanie, to, że mamy cukier, który wrzucimy do wody i ten cukier znika, nie widzimy go, a jednak może go potem odzyskać, już świadczy o tym, że możemy mieć atomy, drobiny, no bo w końcu on się musi rozpaść na jakieś mniejsze kawałki i dochodzi do tych kawałeczków, które już nie widzimy, ale potencjalnie jakichś takich najmniejszych. Ale jednak to nie daje gwarancji, że są fragmenty najmniejsze. Kolejnym argumentem było to, że dla pewnych rodzin związków chemicznych dawało się ustalić względne masy cząsteczkowe i na tej podstawie dochodzić do mas atomów. Badań na przykład takich, gdzie w różnych węglowodorach postawialiśmy atom wodoru atomem chloru czy fluoru i w ten sposób mogliśmy zbadać te względne masy cząsteczkowe też na podstawie pomiarów gęstości, na podstawie założeń teorii kinetycznej. Również sam w ogóle pomysł na to, że tworzymy wzory strukturalne, tak jak znacie je ze szkoły, że używamy koncepcji wartościowości i one pozwalały przewidywać różne właściwości, dalej pozwalają przewidywać właściwości substancji, no to jest poważny argument za atomami, ale to nie są jednak atomy uchwycone jako tak. Również to, że w symetrii kryształów pojawiają się tylko takie elementy symetrii, czyli różnego rodzaju osie, płaszczyzny i tak dalej, to pewnie część z Was zna z matematyki takie pojęcia. No to jest argument za tym, że rzeczywiście są tak zwane komórki elementarne, czyli najmniejsze kawałki kryształów, które można odtworzyć dalej, ale z drugiej strony tutaj też można było myśleć, że może są nieskończenie małe, że tak naprawdę my sobie tylko wyobrażamy, że zatrzymujemy się na jakimś poziomie, a atomy to znowu jest tylko taka przenośna. I nawet to, że udało się w XIX wieku po raz pierwszy oszacować liczbę Avogadra, jeszcze przed Perrinem, udało się oszacować
w ten sposób, że najpierw Maxwell założył, że można użyć pojęcia lepkości i dzięki tej lepkości określił drogę swobodną gazów, czyli taką średnią odległość pomiędzy jednym a drugim zderzeniem atomów gazów. Jak już tę drogę swobodną mieliśmy, to można było określić zgrubnie rozmiary atomów czy cząsteczek tych drobin właśnie gazu, biorąc pod uwagę po prostu to, że no to jak często się zdarzają, zależy od tego, ile przestrzeni wypełniają. Przykładowo w 1865 roku Loschmidt oszacował średni rozmiar cząsteczek powietrza na podstawie właśnie średniej drogi swobodnej oraz współczynnika kondensacji, czyli proporcji pomiędzy gęstością powietrza i jego teoretyczną gęstością w stanie ciekłym. Otrzymał wartość około 1 nanometra. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1816, prawdopodobnie pierwszego oszacowania rozmiarów molekuł dokonał Thomas Young, korzystając z napięcia powierzchniowego wody oraz wytrzymałości na rozciąganie. Otrzymał on wartość rzędu 1 angstrema. Ale to było jednak bardzo, bardzo zgrubne. Poza tym było też w tym troszkę założeń, które Perrin uważał, że są jeszcze takimi założeniami samej tej teorii, a nie wynikają wprost z doświadczenia. Natomiast ruchy Brauna to już były doświadczenia, które bezpośrednio obserwowaliśmy. Mogliśmy zaobserwować, że ruch był gwałtowniejszy dla mniejszych ziarenek, tych granulek, które zanurzaliśmy w cieczy, ale przy danym rozmiarze już był zawsze z grubsza taki sam, jeżeli chodzi o swoją gwałtowność, natomiast zupełnie niepowtarzalny. Tam był ten element losowy. No i właśnie dla Perrina to już był wniosek, że tutaj mamy w cieczy jakieś nieregularne pobudzenia i że tu muszą być drobinki o określonych rozmiarach. Perrin uważał, że tutaj nie da się tego inaczej wytłumaczyć, a tylko kwestią było to, żeby wykorzystać to do odpowiednich pomiarów. No i mając tę wiedzę, ruszył ze swoimi pomiarami. Oczywiście korzystał też z wiedzy i konstrukcji innych. Tutaj mamy Bahnhofa, pierwszego laureata Nagrody Nobla z chemii. Zresztą był ponoć niepocieszony, że to była Nagroda Nobla właśnie z chemii, a nie z fizyki. No ale to była kwestia tego właśnie, że wtedy wszystko, co dotyczyło atomów, raczej było zaliczane na poczet chemii, a nie fizyki. I Bahnhof zrobił bardzo ważną rzecz, mianowicie przeniósł prawa związane z gazami, te, o których już mówiłem, równanie stanu gazu, przeniósł do cieczy. Uznał, że jeżeli mamy substancję rozpuszczoną w roztworze, możemy myśleć dalej o drobinach tej substancji i że na przykład te drobiny wywierają ciśnienie osmotyczne, zgodne z równaniem stanu gazu. Dziś wiemy, że jest to bardzo dobre założenie. Ciśnienie osmotyczne no to jest takie ciśnienie, które jest związane z tym, że możemy mieć nierównomierny rozkład stężeń, czyli gdzieś jest większe stężenie jakiejś substancji, gdzieś jest mniejsze. Mogliście się z tym spotkać na biologii, a może nie w kontekście na przykład tego, że mamy różne minerały w komórkach i na przykład w wodzie, którą pijemy, dlatego dla sportowców najlepiej jest, kiedy piją tak zwane napoje izotoniczne, czyli napoje, w których stężenie różnego rodzaju minerałów jest takie, czy stężenie jonów, mówiąc ściślej, jest takie jak w komórkach. Dzięki temu woda nie przechodzi ani w jedną, ani w drugą stronę przez błony komórkowe po to, żeby te ciśnienia wyrównywać. Na obok mamy panów Zygmandiego i Zidentopa, twórców ultramikroskopu, którego używał Perrin do swoich pomiarów. Ten ultramikroskop był niezbędny. Spójrzmy tutaj na dwa elementy zestawu doświadczalnego. Po pierwsze, sam ultramikroskop, który był o tyle ważny, że pozwalał zobaczyć ruchy cząstek rozmiaru właśnie mikrometrów, pomimo tego, że ograniczenia na mikroskopy były związane z tym, że fale światła widzialnego mają rozmiary od 0,4 do 0,8 mikrometra, w związku z czym nie dało się zobaczyć szczegółów obiektów mniejszych, ale tu nie chodziło o szczegóły obiektów, tu chodziło o to, że wykorzystano zostało tak zwane zjawisko Tyndala, czyli taki stożek, który możemy zobaczyć, kiedy poświecimy sobie z boku na próbkę cieczy, o ile w tej cieczy mamy koloid, czyli takie coś pomiędzy zawiesiną a roztworem, tam gdzie mamy drobinki unoszące się w całej objętości. I właśnie te drobinki rozmiarów mikrometrów mogą zostać zobaczone, tylko nie one ze swoimi szczegółami, tylko jako punkciki poruszające się. I właśnie to było coś, czego potrzebował do swoich badań Perrin.
Co jeszcze wykorzystał? Wykorzystał znane od 1807 urządzenie zwane kamera lucida. Takie urządzenie, które pozwalało badaczowi jednym okiem patrzeć w mikroskop, a drugim okiem na planszę, na której mógł zobaczyć powiększenie, projekcję z tego mikroskopu i zaznaczać na niej to, co widział, czyli po prostu od razu rysować. To było potrzebne, ponieważ to, co chciał zrobić Perrin, to odtworzyć położenia i ruchy granulek w swoich badaniach, po to, żeby właśnie na podstawie ruchów Brauna na różne sposoby wyznaczyć stałą Avogadra i w ten sposób sprawdzić, czy teoria się zgadza, czy na podstawie tej teorii można określić, jak duże są atomy. No i co zrobił Perrin jako pierwszy? Jako pierwszy wykorzystał to, co było mu stosunkowo łatwo zaobserwować, czyli zmianę gęstości z wysokością. To, że gaz rozrzedza się, gdy idziemy w górę. To zjawisko jest znane na przykład tym, którzy chodzą w góry i wiedzą, że no, trzeba zabrać ze sobą butle tlenowe, gdy wchodzimy na najwyższe szczyty w Himalajach, ponieważ tam już jest na tyle mało tlenu, jeżeli chodzi o liczbę cząsteczek na jednostkę objętości, że trzeba się wspomagać. No i tutaj Perrin skorzystał z dość prostego wyprowadzenia związanego ze znanym pewnie większości z Was wzorem na ciśnienie hydrostatyczne i z tym właśnie, że jeżeli mamy jakąś warstwę, taki plasterek jakby w poziomie, bardzo cieniutki, gdy mamy słup gazu, no to w tym plasterku jest tak, że naciska na niego trochę więcej gazu, ten pewien gaz odpływa, więc to ciśnienie powinno być coraz mniejsze. No i proste rozumowanie prowadzi do tego, że to powinna być zmiana wykładnicza. Co to znaczy wykładnicza? To znaczy, że jeżeli zwiększymy wysokość o pewną wartość, to wtedy na przykład dwukrotnie powinna zmaleć ta gęstość. I co więcej, ta wysokość powinna być odwrotnie proporcjonalna do masy cząsteczkowej gazu. I w tym przypadku, jeżeli zamiast gazu użyjemy sobie właśnie drobinek pewnej substancji, takich właśnie granulek, i te granulki będą równych rozmiarów, to masa cząsteczkowa takiej granulki będzie mogła być wykorzystana w naszych rozważaniach. No i właśnie, Perrin to wykorzystał. Wykorzystał to do stworzenia swojej koncepcji teoretycznej, w jaki sposób ustali masę cząsteczkową, porównując to, jaka jest ta wysokość, po której połowicznie zmieni się zagęszczenie tych jego granulek, w porównaniu z tym, ile wynosi dla jakiegoś gazu, dla którego jest to znane, na przykład dla tlenu. I w ten sposób dostanie względną masę cząsteczkową w porównaniu z tlenem. Ale, jeżeli zadba o to, że będzie miał jednorodny rozmiar tych cząsteczek i wymagało to ogromnej pracy, wymagało to miesięcy różnego rodzaju procedur fizycznych, między innymi użycia wirówki, czyli takiego urządzenia, które kręci się tak jak wirówka w pralce z dużą prędkością i dzięki temu oddziela lżejsze cząsteczki od cięższych. I wykorzystał do tego początkowo kilogram substancji. Była to najczęściej w jego badaniach tak zwana gumiguta, czyli żywica pewnego tropikalnego drzewa. I z jednego kilograma dostawał w końcu kilka decygramów takich nanocząstek, które miały jednorodne rozmiary rzędu 3/4 mikrometra średnicy. Także to były miesiące, z jednego kilograma dostawał kilka decygramów i to było to, czego używał do badań. No i potem, żeby zobaczyć te swoje granulki, no to użył dwóch trybów obserwacji. Mikroskop poziomy i pionowy. Mikroskop poziomy, czyli poziomo ustawiony, dawał takie zdjęcie, jak tutaj możemy zobaczyć na rysunku modelowym. Czyli można było zobaczyć z boku całą tą sytuację i liczyć w ten sposób, ile mamy drobinek. I to było jedno podejście. Natomiast drugie podejście to był mikroskop ustawiony pionowo, tylko zogniskowany na bardzo małej grubości warstwy cieczy, grubości rzędu 2 mikrometrów. I wtedy, jak tak był zogniskowany ten mikroskop, to można było zobaczyć po prostu zdjęcie takiego plasterka i porównać kolejne plasterki i zobaczyć właśnie, jak w tych plasterkach układają się granulki, czyli ściśle po ile jest tych granulek i na tej podstawie właśnie
określić, jaka jest ta wysokość, przy której rozrzedzenie rośnie dwukrotnie. No i co? No i jak mamy wtedy masę cząsteczkową, to potrzebna jest jeszcze tylko gęstość, ponieważ mamy dokładne rozmiary tych naszych granulek. No a gęstość można było wyznaczyć z bezpośrednich pomiarów, co zresztą Perrin robił po prostu korzystając z bardzo, bardzo zatężonych takich mieszanin, w których miał głównie te nanocząstki. No i co jeszcze Perrin robił w ramach tego eksperymentu? Zmieniał materiał granulek, zmieniał ich rozmiar, zmieniał rozpuszczalnik, zmieniał temperaturę, zmieniał różne parametry po to, żeby za każdym razem po raz kolejny wyznaczać tą stałą Avogadra, żeby pokazać, że ona nie zależy od zmiany tych materiałów, czyli że jest to zgodne z teorią. No i tak, oprócz tego Perrin też, korzystając z kamery Lucida, zakreślał tory ruchu nanocząstek, to już później, czy właściwie mikrocząstek, tak? To już później robił, po to, żeby bezpośrednio zweryfikować równanie Einsteina dla ruchu translacyjnego, czyli ruchu takiego posuwających się tych mikrocząstek, tych granulek. No i tutaj widzimy po prawej właśnie to błądzenie losowe. Punkty stawiane co 30 sekund. Akurat w tym przypadku mówimy o takich mikrocząstkach, które miały promienie około 0,5 mikrometra. I znowu, na podstawie długości tych odcinków Perrin tworzył statystykę i swoje wyniki przyrównywał do równania Einsteina, gdzie, tak jak pokazywałem, był współczynnik zawierający stałą Avogadra. No i to był ten taki pomiar najbardziej bezpośredni, najmniej wyszukany, który właśnie pozwalał bezpośrednio zweryfikować równania Einsteina z Muluchowskiego i pokazać, że tak, wychodzi z niego stała Avogadra i że ona się zgadza też z różnymi innymi pomiarami. Cóż dalej? Może coś prostszego? Może coś takiego bardziej zrozumiałego? Mam nadzieję, że nie straciłem jeszcze zbyt wielu słuchaczy, chociaż no, wiadomo jak to jest na YouTubie. Mianowicie eksperyment przeprowadzony przez André Marcelina, również jeśli chodzi o publikacje, byli w niej wpisani Lord Rayleigh i Irving Langmuir, dwaj bardzo znani badacze materii, badacze mikrocząstek, powierzchni i tak dalej. Tutaj można wspomnieć o Marcelinie, który kontynuował pracę swojego brata. Jego brat zginął w czasie I wojny światowej, był asystentem Perrina, a właśnie André Marcelin tutaj był autorem pracy, w której badano coś stosunkowo prostego, czyli warstwy kwasu oleinowego na powierzchni cieczy, czyli na dobrą sprawę oka na rosole, można powiedzieć. Okazało się, że można było, używając bardzo prostej koncepcji, określić, jaka jest grubość takiej warstwy pomiędzy okami, a ta warstwa była warstwą pojedynczych cząsteczek i na tej podstawie wyznaczyć długość cząsteczki kwasu oleinowego. I to był kolejny tego typu eksperyment, no bardzo prosty. Korzystało się z takiej myśli, że no mamy pojedynczą warstwę, czyli jej objętość podzielona przez powierzchnię, to jest ta wysokość i to była właśnie długość cząsteczki kwasu oleinowego, która okazała się rzędu niespełna 2 nanometrów i potem ten wynik okazał się zgodny z pomiarami dyfrakcji rentgenowskiej techniki stworzonej gdzieś w latach 20. XX wieku, co też było bardzo, bardzo ważnym argumentem za tym, że no, to wszystko ma sens, że rozmiary atomów i cząsteczek nie są fikcją. No i jeszcze tutaj na koniec tych rozważań chciałbym przedstawić zestawienie różnego rodzaju wartości stałej Avogadra z doświadczeń przeprowadzonych przez Perrina, a także przez innych fizyków. I widać, że te liczby są bardzo, bardzo podobne. To były istotnie różne doświadczenia, w których badało się różnego rodzaju właściwości fizyczne. Nawet Perrin na przykład pokusił się o badanie ruchu rotacyjnego, czyli obrotowego tych mikrocząstek. Tego, jak te kulki obracają się w wyniku zderzeń, czyli to był właśnie ruch Browna taki rotacyjny. Einstein o nim pisał teoretycznie, ale zakładał, że nie uda się go
określić doświadczalnie. No to Perrin był tak dokładny, że obserwował w swoim mikroskopie różnego rodzaju nierówności, różnego rodzaju wakuole, takie wypukłości czy dziurki w swoich mikrocząstkach. Potrafił je zauważyć i na podstawie ich położenia określać właśnie, o jaki kąt się obracają i tutaj też wykonać odpowiednie statystyki matematyczne i na tej podstawie wyznaczyć skalę Avogadra. Więc ta spójność tych wyników, to, że te liczby są bardzo, bardzo do siebie zbliżone, była argumentem za atomami tak silnym, że w 1908 czy 9 Wilhelm Ostwald powiedział, że on się wycofuje, że on tutaj właśnie bardzo był za tym, że tylko energia, że nie używamy pojęcia atomów, bo nie jesteśmy w stanie sprawić doświadczalnie, że atomy są. Nie. Powiedział, że jednak atomy są, że zgadza się z tą teorią, że to, co zrobił Perrin, go przekonało. Jak mówiłem, niestety Ludwig Boltzmann tego nie doczekał, a to sprawiło, że jego teoria, czyli termodynamika statystyczna, wróciła do łaski. No i właśnie, mógłbym jeszcze opowiedzieć o dalszych badaniach nad strukturą atomu, nad tym, co zrobili m.in. J.J. Thomson, Ernest Rutherford czy Niels Bohr, widocznie tutaj z Einsteinem. Być może część z Was słyszała w szkole właśnie o kolejnych eksperymentach, w których odkrywano najpierw elektron Thomson, potem jądra atomowe Rutherford, a potem Niels Bohr przedstawił model tłumaczący, że elektrony są na powłokach dookoła jądra atomu. Mógłbym też opowiedzieć o badaniach, które już teraz znamy, o różnego rodzaju technikach opracowanych w połowie czy w drugiej połowie XX wieku, o mikroskopii tunelowej, o mikroskopii elektronowej, o mikroskopii sił atomowych. Są różnego rodzaju techniki, które pozwalają nam zobaczyć atomy, jak one niemal dosłownie wyglądają. Niemal dosłownie, bo to nie jest jednak obraz optyczny, tylko jest przetworzone przez komputer. Także dzisiaj nie mamy co do tego wątpliwości. Ale to, co zrobił Perrin, to o czym przed chwilą badałem, te badanie ruchów Brauna, to było właśnie sedno sprawy i to sprawiło, że świat naukowy zgodził się z tym, że naprawdę mamy atom. 1908 rok. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował i że znajdę czas na to, żeby kontynuować serię pod tytułem Skąd wiadomo, że... Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Wojtysiak.